Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Shard62. To jest kolejny odcinek z Risen. I dzisiaj sobie pochodzimy po mieście i porobimy jakieś tu ciekawe rzeczy. Mam nadzieję, że ciekawe. Ostatnio zebraliśmy teleport. I tutaj przyszliśmy. Coś tutaj mieliśmy jeszcze porobić. Właściwie, no. Pogadajmy z ludźmi. Na pewno się czegoś dowiemy. On nic. Ogólnie to ja przyszedłem tutaj... O, pusty zwój. Przyszedłem tutaj po jakąś broń. Ale trochę słabo z tą bronią tutaj. Zobaczmy. Perły. Dobra, chodźmy tędy, zejdźmy. Oj. Spadliśmy trochę bardziej niż chciałem. Chodźmy tutaj. Sobie pogadamy. A ten co? O nie. Find something useful to do. Tak. Tak się dzieje, jak się animacje nie włączają. Okej. Zobaczmy. Tu mamy kowala. Would 10 tool bags be enough for you? I'm going to need 15. 15 it is then. If it was easy, I'd have got them myself. Difficult I can do for lunchtime. The impossible will take a bit longer. I need a dull blade. Dobra, trzeba coś wymyślić tutaj. Z tym. Coś, z czym chciałem wymyślić. Your smith's a hard worker. Lots of work means lots of profit. We're about the only ones doing well here. So we have to take the work while we can. Your smith looks like he's about to collapse. Walter? He's as strong as an ogre. Even ogres fall over at some point. I'm not a tyrant, you know, but the work has to be done. I can take over from Walter. No thanks. I know Walter, and most of the work is done. But if you could find me someone to help with blade sharpening and a bit of wood chopping... Who can help you with those jobs? There are a couple of servants here in the merchant's quarter. If you can find them and pay them to work for me, that'll take the strain off Walter. Here's a bag of gold for the servants. It doesn't get delivered, I'll know. Harbor Town is a small place, and the gates are sealed. Does this mean Walter will get a break? As soon as he's finished Marcello's blade, he can stop. No, okay. Show me what you have. O. Mój miecz ile zadaje? 30. A to 38. A zręczność. Ale tutaj już 35. Pomyślmy. Ostry miecz, dobra, to ten sprzedam. Wezmę sobie ten 35 obrażeń.
zawsze dodatkowe 5, nie? Dobra, weź broń, tutaj to wszystko oddamy, bo tego mamy no sporo dosyć. A, wszystko. Okej, strzały. Tarcze. A ten pancerz oficera zostawimy, może się jeszcze kiedyś przydać. Dokonaj wymiany, tak, dodajmy złoto. Okej. No i dostaliśmy lepszy miecz. Niedużo, ale zawsze. Ta, już, spokojnie. No. I tak, mamy jakimś tam coś. Chwila. Mapa, nie. Zadania. Mapa zadania. Tutaj wzięliśmy pierścień Nelsona, weź złoto. To. Jakichś dwóch służących do pracy mamy zagonić, tak? No dobra, zobaczymy. Zobaczymy. I've seen your youngest son, Leon. Really? He's alive then? Yes. He's living in a hut north of the town. That fills me with joy. Thank you for sharing this news. I hope he watches out for wild animals. The forest is very dangerous and he was always the weakest. Oi. Ta. I talked to William. William, my good boy. How is he? He's training in the monastery. He's fine. Now you know about all of your sons. Yes. Without your help, I would have remained in the dark. You're a good man in bad times. I wish your path ahead to be a safe one. A dziękuję, dziękuję. I don't feel like talking. Ale chyba się robi już trochę późno, by się przydało gdzieś pójść spać. My tutaj możemy wejść? Another one of the Don's lackeys. That fool couldn't even hold Harbor Town. You think he's gonna be any better in the swamps? Dobra. Zero reakcji. What is it? Czyli możemy tutaj sobie chyba chodzić swobodnie, dosyć. Zobaczmy, jest tu jakieś łóżko. That wasn't it. Spróbujmy to otworzyć. There. No proszę. O. Fajno, złoto. Resztę chyba przeszukiwaliśmy. Więc się kładziemy do rana. No okej. Życie się nam odnowiło. Popatrzmy, czy jeszcze nie ma tutaj jakiegoś kufra. Gotta start again. Kurde. Oh no. Ajajaj. Kurde. Trudny zamek. Yes. Okej, udało się. Coś tu. Cześć. You not got better things to do? Ci strażnicy są beznadziejni. Siedziałem w tym samym pokoju, zaraz obok niego, za ścianą, otwierając sobie kufer wytrychami. A co sobie siedzi i zero reakcji. Po prostu mistrzowie pilnowania. O rany. You sell potions? I do indeed. Quality product, quality potions.
Everybody buys from Leonardo, except for those tightwads who go to bed with every little injury. Their pain is not my gain. How's business? Can't complain. Everyone wants to feel healthy, eh? You won't find many people who'll sell your potions in this town, and you can't leave the town. But I'm running out of supplies. When they're gone, they're gone. So, you do business with the Don? What makes you say that? That's not important. What's important is that I know. I process a few plants. No harm in that. I don't want to cause you any trouble. No, no. Trouble isn't profitable. Take this, in case you had any trouble. And if you need more, I'm sure we can make a deal. Okay, dziękuję. Garth stole some of the Don's goods. What? Garth? I warned him about tangling with the Don. I assume you've taken care of things. Here, take a healing potion. A thanks for smoothing this over. What supplies do you need? Healing plants, healing roots, and healing herbs. Pretty much the ingredients you need for a healing potion. What would you pay if I got you those supplies? I can't pay gold. No, no. I need every coin. But I can trade you a potion for plants. It'd have to be a good potion. I'll make it a life energy potion, right? Make you tough and resistant. And don't try coming with any old ripped up weeds. I know what I need. How many plants do you need? 10 healing. I'll see what I can find. Oj, przewinąłem, sorry. Good. And while you're here, I'm open for business, if you want to buy. Takie już trochę przyzwyczajenie. Let's trade. Dobra, co my tutaj mamy? Różne takie mikstury. Can you teach me about alchemy? I won't waste my art on just anyone. I'm not just anyone. I only teach people who have a basic proficiency in alchemy. If that's not you, then don't waste my time. Where can I learn basic alchemy? Try asking my apprentice, Garth. He has quite a bit to make up for. Okay. Yeah. Stój. Chodź. Ah, biblioteczka. The Lesser Herbarium. Tada. Złoty świecznik. Nie. No dobra. To w takim razie... chodźmy tutaj. Dobra, z tobą nie gadam. Z tobą może pogadam. The Don accepted you. One more of us is one less for those filthy white robes, I suppose. I'm just dreaming about gold. Dobrze. Co tu jeszcze? I see Esteban has recruited a new member. He could do with some reinforcements. And good luck to him. I'm fed up of damn outsiders. First that garrison from the mainland. Now the Inquisition. No dobrze. Co tu jeszcze jest? Musimy znaleźć jakiś... robotników czy coś takiego. Na bagnach byli. A tutaj raczej nie przyjdą. Pomyślmy. Może w kaczmie ktoś będzie. What? I don't want to talk to you right now. Have you ever really thought about it? What do you want? You've got what you wanted, now leave me alone. Dobrze. I need some rest. Maybe later, alright? Dobra. Nikogo tutaj nie ma więcej. Kuferek. Dobra, tutaj karczmy nie będziemy okradać. Kogo byśmy mogli stąd wziąć?
sure you have things to do. Dobra. Pomyślmy. Ryby nie. Może tutaj ktoś. Tell someone who cares. Finn. Never mind. Ty nie. What? Ty też nie. Skąd ja mam wziąć jakichś robotników? O, rany, rany. Zatrudnij dwóch służących z dzielnicy kupieckiej. Czyli z dzielnicy kupieckiej. Co się wracam. Czyli muszą być w dzielnicy kupieckiej, tak? Tak ja to rozumiem. Haven't you got nothing better to do? Tylko czy ja to dobrze rozumiem? Oto jest pytanie. Dobra. Skakuj tutaj na dach. Skacz tu. Tu i tu. Okej. Udało się zejść. Bez... Ej. Bez jakichś specjalnych obrażeń. Ale teraz musimy znaleźć kogoś. Wojownicy zakonu. Się tam też może wybierzemy. Elza. Don't just stand around. Be off with you. Konrad. Ty nie masz nic ciekawego. Konradzie. You'd better not be trying to nick anything. Tak, tak, już sobie idę. Tutaj ktoś jest. Hey, are you looking for some work? What? Alvaro has some work needs doing. The old man sent you. What does he want? He needs some blades sharpening. That suits me. You not got better things to do? No okej. Jeden załatwiony. Na to wychodzi. Okej, to trzeba jeszcze jednego znaleźć. Tam ktoś jest. To może on. Wydawało mi się, że ktoś na murach siedział. Jest. Hey, you. You looking for a job? Might be. What do you want doing? Alvaro needs some wood chopping. Yeah, all right. I'll get started. Okej, spoko. Załatwione. Teraz powiedzmy... Walterowi. Good news. Oh, what's that? Alvaro says you can take a couple of days off. That doesn't sound like him. You just need to finish the blade stuff for Marcelo. I've already finished the stuff. It's been in the cellar for a while. Alvaro's really got the hots for getting this delivery. Well, thanks for your help. If you need anything... Maybe another time. Thanks for the break. Did me the power of good. One hand washes the other. I need your help. What's up? About the blade stuff for Marcelo. The one I forged? Yes. Why is it so important? Alvaro wants to use this gift to make an important friend in the Order. He'll be keeping that blade staff safe then. Well, you'd think so, wouldn't you? But? Alvaro wears the key for the chest on his belt. But the cellar lock, it's old and rusty. A child can pick it with a piece of wire. That's Alvaro. Won't even pay for a new lock. Why is it you want to know? None of my business, but maybe I can help. What else can you tell me? I can tell you Alvaro tends to creep around the house at night. Sleepless man, probably up, counting his earnings. How would someone get into the cellar? In theory, as quietly as possible. And if Alvaro is awake, wait until he's not around. No dobra.
The servants you wanted are now at work. Excellent. You've earned my trust. Keep the rest of the gold. Very generous. It was a fair wage. If you want to beg for more money, sniff round Master Belshaw in the gutters. No dobra. Zobaczmy. Jakie to są tempy. Wow. Better start again. That wasn't it. Why? No, tak. It worked. Wow, jest jakiś nożyk. To już chyba puste. Wiedziałem. Jeszcze chyba otwieraliśmy, co? Ja, już tutaj się dostawaliśmy, tylko kiedyś... Tylko kiedyś... nie mieliśmy tego. Czegoś tam. Jak to się nazywa? Tej umiejętności otwierania tych lepszych zamków. I discovered that Alvaro has a blade staff in his cellar that his prize customer really wants. Sounds like an opportunity. I assume that Sid and Delgado have taught you the necessary talents for removing objects. Well, if not, you should catch up. Get a bit of advice from them. And what do I do with the blade staff? You'll give it back to him, like any upstanding citizen would. Of course, not without pocketing an appropriate reward. And Alvaro will play along with that. He's a businessman. As long as you aren't too brazen, he'll consider it. Look, talk to you later, all right? Okay. Good luck. No to co? Idziemy. I heard you lost Marcello's staff. You'll be interested to know I found one. Just found it, did you? Wasn't in my chest, was it? It's a staff, and it's yours. That's what I'm saying. You rotworm. You're asking me to pay for my staff. See it as a reward for me finding it. You're a piece of work, you are. Pretend to care about Walter. You're just interested in yourself. It's just a bit of gold. Add it to your next deal. And to think I thought you were all right for an outsider. I am, or I'd have asked you for a lot more. Just sling your hook. Dobrze. W takim razie chodźmy powiedzieć o łasicy o tym. No, czyli nic już więcej. Zobaczmy zadania. To nie. 10 ziół leczniczych. To nie mamy tyle? Alchemia. Korzenie są. A jedna roślina lecznicza brakuje. Kurczę. Look. Talk to you later, alright? Może udałoby się ją gdzieś może kupić, byśmy mieli od razu zadanie z głowy. Let's trade. Nie masz. Kurczę. Nie masz, na serio. Ojej, tu jedna roślina lecznicza nam potrzebna. Nie to. Roślinka. Chwila, zobaczmy dokładniej. 5 leczniczych roślin, 2 korzenie i 10 ziół. Korzenie mamy wystarczająco, roślina, ziele. Nie, to jeszcze ziół nam brakuje. Dobra, inne zadanie, pierścień Nelsona.
Dobra. Złoto Konrada. No dobra. Konrad, tak? Konrad jest chyba tutaj. Nie, nie, dobrze, spokojnie. Ja tutaj tylko przejazdem. Dobra, zapiszmy i spróbujmy się tam jakoś dostać. How are the excavations going in our camp? At the current rate, they could take forever. We've got to do something. We've got to take this damn town back. Jakby się tam dostać? Wątpię, że jakimś oknem się czy coś da. Raczej nie. Chyba, że tamtędy. O ile tam jest wejście. Ale chyba nie. Keep your hands where I can see them. Co, ja sobie tylko tutaj... No już sobie idę. No. Może spróbujmy się przespać do nocy i wtedy pójdziemy do Konrada przeszukać mu dom. To może się udać. No dobra, chodź. Niech się wszyscy pokładą spać. A co oni co, nie chodzą spać czy co? Jakoś bym się dostał tam na dach. Albo co? Może się da tędy. Okej, jestem na dachu. Czy mi to cokolwiek da? Czekaj. Okej, jestem z powrotem. I... Don't touch anything. Co? Mnie tu nie ma. Pa. Dobra. Teraz mnie już naprawdę nie było. Więc wskakuj i idziemy niczym Tiff. Więc Tiffa. Położę się w jego łóżku. Ale ze mnie zły człowiek. Położyłem się w łóżku Konrada. Co, ja to tylko przejazdem. No już idę. Dobra, pójdę jeszcze raz spać tutaj. Bo jednak chyba oni podczas dnia nie byli tutaj. Chociaż nie. Nie. Wtedy on jest na dole, wtedy na dół się nie dostanę. Jest takie skomplikowane. Dobra, to ty mnie nie widzisz. A ja cię okradam. Ha. To jest profesjonalny złodziej. Zawsze lubiłem złodziei. W Tiffa kiedyś dużo grałem, ale tego starego. Tego nowego też.
Fajna gierka. Może sobie kiedyś zagramy. Ja nic tutaj nic nie robię. Ale ja bym chciał, jak już bym miał nagrywać Tifa, to bym chciał na jakichś wyższych ustawieniach i żeby to jednak chodziło dosyć płynnie, nie? Bo niestety u mnie to na minimalnych czasami potrafię przyciąć. Czy się chodzi dosyć dobrze, tylko czasami przyciąć potrafi. A tak, jakbym sobie, jak już kupię sobie nowy sprzęt, jaki chciałem, to będzie wtedy wszystko ok. No ok. No, to idziemy. Teraz musimy się tam dostać. Co jest? Zaczęło mi się zacinać. O co chodzi? Dlaczego się tak zaczęło zacinać? Poproszę o wyjaśnienie. Dobrze, spokojnie. Dobra, niech on sobie pójdzie, a my przeszukamy kredensik. Dobra. Zapiszmy. That's not your bed. Nie rozumiem tego. Gdzie masz swoje rzeczy, co? Don't just stand around. Be off with you. Dobra, już idę. Pa. Gdzie ty masz swoje... Oj. Rzeczy. Co? Już wiem. Super. To co? Mam iść spać. No chwila, oni siedzą na dole, a ja załóżmy, że chciałbym się przespać. To wchodzę sobie na dach. Zeskakuję na balkon. Nikogo nie ma i kładę się spać. No to mnie zauważają, o co chodzi? No dobra, już idę. Już, spokojnie. Pa. No dobra, przydałaby się ta magia, co wtedy była. Z odwróceniem uwagi. No, a może pójdziemy jeszcze raz spać, chociaż nie, bo wtedy trzeba by było jakoś odciągnąć, czy coś. Nie mam pomysłu, jakby to wykombinować. Good luck. Zobaczmy, co tu jeszcze jest. Dobra, nieważne. Dobra, aktualne. Obrzydliwe owady. Tak. Oj, dobra. Zobaczmy może mapę świata. Gdzie byśmy mogli się wybrać? Tam myślę. To by był dobry pomysł. Zobaczmy, jak tam wyjście z miasta. Czy nas wypuszczą. Czy będziemy musieli przechodzić te innymi wejściami. Wyjściami w ogóle. Let me through. I am here on the Inquisitor's business. Ah, yes. No.
się chyba nie będą czekać, co? Teraz. No. What are you doing here? You're not one of us. I'm just walking. Well, we shall be watching you. Remember that. Nie, do miasta nie chcę chodzić. Dziękuję. Dopiero co wyszedłem. Dobra. Sami rekruci. Widzę sępa. Kurde. No już, chowaj. No. Dobra, ale dalej sobie wyruszymy już w następnym odcinku. Więc dziękuję wam za oglądanie. Ja jestem Shadow32. To był Risen. Zapraszam do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.